Na zakończenie zajrzyjmy do jutrzejszych gazet. W Gazecie Krakowskiej przeczytają Państwo, że małopolscy posłowie chcą, by drobni sadownicy mogli handlować pędzonymi w domach trunkami. Skończmy z absurdem i pozwólmy sadownikom z Łącka legalnie sprzedawać ich słynną śliwowicę, apelują politycy i samorządowcy. Chodzi nie tylko o Sądecczyznę. Plan jest taki, aby każdy sadownik czy rolnik, który wytwarza alkohol z uprawianych przez siebie owoców czy zbóż, a takich ludzi w Polsce jest około 2 milionów, mógł nim legalnie handlować. Małopolscy posłowie, dopingowani przez wójta Łącka, rozpoczynają lobbying w tej sprawie.